Wybiera się sujka za morze, ale wybrać się nie może. Trudno jest się rozstać z krajem, a ja właśnie się rozstaję. Poleciała więc na kresy, pozałatwiać interesy. Odwiedziła najpierw Szczecin, bo tam miała dwoje dzieci. W Kielcach była dwa tygodnie, żeby wyspać się wygodnie. Jedną noc spędziła w Gdyni, u znajomej gospodyni. Padła także do półtuska, żeby w narwi się popluskać. A z półtuska do torunia, gdzie mieszkała jej ciotunia. Po Pociotuni jeszcze sójka odwiedziła w mieście wujka. Potem ojca, matkę syna i kuzyna z krotoszyna. Pożegnała się z rodziną, a tymczasem roku płynął. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Myśli sobie, nie zaszkodzi po zakupy wpaść do Łodzi. Kupowała w Łodzi jaja. Targowała się do maja. Poleciała do Pabianic. Dała dziesięć groszy za nic. Aż już nie miała więcej, więc siedziała pięć miesięcy. Teraz, rzekła czas za morze, ale wybrać się nie może. Posiedziała w Częstochowie, w Jędrzejowie i w Miechowie. Odwiedziła Mysłowice, Cieszyn, Trzyniec, Wadowice. Potem jeszcze z lotu ptaka obejrzała miasto Kraka. Wawel, Kopiec, Sukiennice, piękne place i ulice. Jeszcze wpadnę do Rogowa, wtedy będę już gotowa. Przesiedziała tam do Września, bo ją prosił o to chrześniak. Odwiedziła w Grańsku stryja, a tu trzeci rok już mija. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Trzeba lecieć do Warszawy, pozałatwiać wszystkie sprawy: paszport, wizy i dewizy, kupić kufry i walizy. Poleciała, lecz pod grójcem, znów się żal zrobiło sujce. Nic nie stracę, gdy w Warszawie dłużej dzień czy dwa zabawie. Zabawiła tydzień cały, miesiąc, kwartał, trzy kwartały. Gdy już rok przebyła w mieście, pomyślała sobie wreszcie: kto chce zwiedzać obce kraje, niechaj zwiedza. Ja zostaję.